Chcemy im pomagać w przygotowywaniu się do przyjęcia sakramentu bierzmowania czy pierwszej komunii świętej. Są to sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, wtajemniczenia chrześcijańskiego. Dlatego potrzeba kogoś, który by ich wprowadził w doświadczenie wiary. Czyni to wspólnota parafialna, księża, katecheci, ale także winni to czynić rodzice. Wczoraj uświadomiliśmy sobie, że najlepszą pomocą dla naszych dzieci będzie osobista nasza relacja z Chrystusem. I po drugie, troska o obecność w naszym domu Słowa Bożego. Troska o budowanie wspólnoty rodzinnej na skalę Słowa Bożego. Zechciejmy przyjąć Słowo Boże, jakie przed chwilą usłyszeliśmy, żeby w tej naszej trosce o dzieci jeszcze przyjąć nowe pouczenia. Czytania mszalne dzisiejszej liturgii pozwalają nam dostrzec, jakie są owoce naszego zaangażowania w wiarę. Jakie te owoce można dostrzec w życiu wspólnotowym, małżeńskim, rodzinnym? Rozważmy Słowo Boże, żeby zauważyć właśnie te owoce. Otóż Słowo Boże zachęca nas do tego, żebyśmy otwierali się na Boga, który nas prowadzi. Po pierwszym czytaniu modliliśmy się: dasz światło życia idącym za Tobą. Idziemy za Chrystusem, naszym Panem. Skoro za Nim idziemy jako uczniowie, otwieramy się na Jego Ewangelię. Możemy liczyć na światło życia. To światło potrzebne nam jest do życia małżeńskiego, rodzinnego, do życia w świecie, do naszego wędrowania przez ziemię. Dasz światło życia idącym za Tobą. Panie, idziemy za Tobą, prosimy Cię o światło dla naszego życia. Każdy ma swoją drogę życia, swoje okoliczności, swój zawód, swoje powołanie i dlatego potrzeba nam światła na nasze drogi życia. Zauważmy najpierw, że w pierwszym czytaniu ustami proroka Bóg mówi o sobie, że jest odkupicielem, że jest świętym Izraela. Są to dwa bardzo ważne tytuły Pana Boga. One podkreślają Jego zbawcze działanie. I przez to zbawcze działanie Bóg objawia się jako święty, czyli jako ktoś, który jest ponad wszystkim, co stworzone. Czyli ta niedostępna świętość Boga, ona się objawia ludziom poprzez zbawcze działanie Pana. I to zbawcze działanie Bóg sprawia poprzez słowo swego objawienia. Poucza nas swoim słowem, objawiając swoją świętość i swoją wolę zbawiania nas poprzez słowo. Ono poucza nas, co jest dla nas pożyteczne. Ono dokonuje przemiany naszych serc, aby były wierne Panu Bogu. I każdy, kto z wiarą przyjmuje Boże Słowo, chce pełnić Jego wolę, to wówczas w jego życiu pojawiają się owoce działania zbawczego Boga w jego życiu. Jakie to są te owoce? Na pierwszym miejscu prorok wymienia pokój, dar pokoju. Mówi, że Bóg obdarowuje tych, którzy idą za Nim, pokojem obfitym jak rzeka. O jaki pokój chodzi? Nie chodzi tylko o brak wojny, ale o relacje piękne z drugimi ludźmi, a także o szczęście i dostatek życia codziennego. To jest właśnie ten pokój, jakim Bóg obdarowuje tych, którzy za Nim idą. Z darem pokoju prorok łączy dar sprawiedliwości. Nie należy go rozumieć w sensie czysto jurydycznym. Chodzi o wierność Bogu i ludziom. Jest to dar, łaska Boga.
Bóg udziela tym, którzy otwierają się na Jego słowo, łaskę wierności. I wreszcie ta wierność Bożemu Słowu przekłada się, widać to wyraźnie u tych, którzy żyją w małżeństwie, na przedłużenie swej historii na ziemi poprzez potomstwo, a także poprzez dla wszystkich trwałe szczęście u Boga wieczności. Oto są te dary, trzy wymieniane w pierwszym czytaniu. Dar pokoju, wierności i trwałości. Jakże bardzo potrzebne są nam te dary, osobiście i także wszystkim tym, z którymi żyjemy w naszych rodzinach. Jeżeli chcemy doświadczać tych darów, zgodnie z wolą Boga zawsze, to trzeba dać się prowadzić Bożemu Słowu. Bóg poucza nas, co jest nam potrzebne, co jest nam konieczne do życia, co przynosi nam szczęście. I te dary, o których mówi prorok, są dowodem na to, że Bóg rzeczywiście te dary udziela tym, którzy idą za Nim, którzy Mu ufają. W tym duchu podobnie wypowiada się Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Jezus dzisiaj mówi do nas krótką przypowieść. Przypowieść o dzieciach bawiących się na rynku miasta. Jezus nawiązuje do zachowania się w ten sposób ludzi, jemu współczesnych względem Niego i względem Jana Chrzciciela. Jak ci ludzie współcześni Jezusowi i Janowi zachowali się wobec nich? Zachowali się jak dzieci, które często kierują się własnymi zachciankami, przekorą, sprzeciwem. Wielu postąpiło podobnie, nie przyjmując Jezusa, bo uważali, że przybywa z grzesznikami, celnikami, dlatego odrzucili Go. Nie przyjęli też Jana Chrzciciela. Dlaczego? Dlatego, że prowadził za bardzo ascetyczny tryb życia. A więc i Jezusa odrzucili, i Jana Chrzciciela. Dziecięca małostkowość, przekora, pozbawiła ich szansy, jaką dawało im wystąpienie Jana i następnie Jezusa. Ta postawa tych dzieci, bawiących się na rynku, które grymaszą, które nie są zgodne co do tej zabawy, może grozić każdemu z nas. Dzieje się to wówczas, kiedy nie chcemy przyjąć Ewangelii, szukając uzasadnienia dla swego postępowania. Zawsze jakiś furtek, jakiś wymówek. A więc wybieramy to, co my uważamy za słuszne, a nie to, co często mówi Ewangelia. Często jest tak, że gotowi jesteśmy przyjąć tylko Boże orędzie, ale na swoich warunkach, nie do końca, bo mnie się tak wydaje, według własnych wyobrażeń. Cokolwiek nam nie odpowiada, to często widać to u ludzi nieraz wierzących odrzucają. I jeżeli robi się ankiety, to wychodzą różne ciekawe rzeczy. Nie wierzą w życie wieczne, czy w jakieś inne prawdy, no bo wydaje im się, że no, według ich mniemania to nie jest możliwe. Co więcej, są tacy, którzy krytykują, oskarżają, osądzają Słowo Boże, stawiają się ponad Nim i wówczas tak naprawdę dają dowód, że ich serca są zamknięte na Boga, że brakuje im wiary. Ten brak jednoznaczności wobec Słowa Bożego przekłada się, moi drodzy, na relacje z ludźmi. Wobec nich często jesteśmy tak samo pretensjonalni, zbuntowani, rozszaleni, jak w stosunku do Boga. Kto zachowuje się wobec Boga, wobec Jego przykazań, wobec Ewangelii, tak jak dziecko, raz tak, raz tak. I właściwie niejednoznacznie wybiera to, co mu się podoba, co uważa, że jest dobre, a jak uważa, że nie tak, no to odrzuca. To ta postawa wobec Boga, wobec Jego Ewangelii przekłada się także na relacje względem ludzi. Człowiekowi dotkniętemu niewiarą trudno jest znaleźć harmonię z innymi. Trudno jest mu przeżywać
trzymać wspólnotę z innymi. Nie bójmy się więc uwierzyć w mądrość Chrystusowej Ewangelii. Brońmy się takiej postawy rozkapryszonych dzieci. Dajmy się prowadzić Słowu Bożemu i wówczas doświadczymy dobrodziejstwa Słowa Bożego, wewnętrznego pokoju. Będziemy jednoznaczni w naszym myśleniu, postępowaniu. Odnajdziemy radość przebywania we wspólnocie naszego domu. I to jest znowu kolejne pouczenie, jak możemy pomóc naszym dzieciom. Ta właśnie jednoznaczność w relacji do Boga, to zaufanie do Bożego Słowa, danie się prowadzeniu Boga przez Jego Ewangelię, przez Jego wolę. Choć Chrystus doskonale wie, czego nam potrzeba, prośmy Go gorąco w czasie dzisiejszej Eucharystii o uzdrowienie naszej przekory może, o uzdrowienie naszego takiego tylko ludzkiego myślenia i prośmy o wielkie zaufanie do Boga, byśmy korzystali z Jego darów, bo On daje światło życia idącym za Nim. Zechciejmy więc z gorliwością, z ufnością iść za naszym Panem, a wtedy będziemy doświadczać daru pokoju, zgody we wspólnocie naszego domowego Kościoła. Będziemy także szli z ufnością na spotkanie z Nim w wieczności. Będziemy mieć siły do pokonania różnych trudności i przeszkód, których przecież w naszym życiu nie brakuje. W tym duchu przeżywajmy dalej.